szybciej nasi chłopcy czarnych pobiją, tym szybciej do domu. Nam papiery niepotrzebne, my z Nowigradu są. Czarne, z dziada pradziada. To żadna. Wojna zastała nas w zimie. Witeresa. Gdańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radoswida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie. Bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik.
Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zara łodzie zabiorą. Złe chłopy. Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź. Armia redańska ci tego nie zapomni. Jak to na wojence ładnie, kiedy komuś jak odpadnie, będzie gulasz, będzie zupa. Nie ma co marnować trupa. Ej, dalej nie pamiętam. Takiego wczoraj węgorza wyłowiłem. Mówi na 500. Czego ci trzeba, jeśli nie mam... Obejrzę, może coś wybiorę. Ty możesz zagrać ze mną już dziś.
Paszo! Szeregowy łupek melduje się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję! Niech umie! To chyba zależy co. Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego, jak na herbie. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny! Piękny ptak! Jak żywy całkiem! Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba? Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję. Kogo z kuflem wita zorza, to węży z Łukomorza. Idźcie do boju, miecze w dłoń, nie lw garstczyka, goń, goń, goń. Przed kim emchyr macykora, to redańscy stretagora. Dytki do boju, miecze w dłoń, Nilfgaardczyka goń, goń, goń. Jedna baba drugiej babie wsadziła do nich tygrak. Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś. Czego chcesz? Jestem wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? 5 dni temu, przed Wrzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki. Spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Witaj. Ty jesteś Glena? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać aż oprawię do końca.
Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami? I ją psie juchy dopadły. Dzięki, bywaj. Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie. Jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecz, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Ciocia Hania, wiesz, gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć siennika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie bał. Ale on jest myśliwy. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, z przodu szła. To nie widziałem. Dzięki. Bywajcie. Oj, źle wygląda. Ten tego. Wiedźminie. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, wiedźminach. Nie macie serca.
raczej nie robota człowieka. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesująco. Ślady po pazurach, bardzo głębokie. Spadającego się ciała, kropla z krwi wszędzie wokół. Nie ma wątpliwości, to wilkołak. Muszę się mieć na baczności. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Męskie ubranie. Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Rozdziela z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu. Miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Notatki. Ciekawe, kto je spisał.
mu krzywdy! Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz! Ja go kocham! Naprawdę kocham! Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś! Odejdź stąd! Zostaw nas! Co ty bredzisz? Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. To sprawa między wami. Nie będę się wtrącał. Ale jeśli jeszcze raz staniesz mi na drodze, zabiję cię. Nie! Litości! Ty nie miałaś litości dla własnej siostry. Powiedziałem, że cię zabiję. Wiem, co powiedziałeś. Zrób to! Jeśli chcesz popełnić samobójstwo, po prostu powieś się na lejcach. W gruncie rzeczy zawsze byłem tchórzem. Zrób to, proszę! Chodzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? Raz najebałem, że zuszył. Witaj. No? Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi.
borduj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyję przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza za fosą od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. To mi powie o nim coś więcej. A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On po czwarę widział na własne oczy. Tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przegarnął. Możemy porozmawiać? Zostaw mnie! Spokojnie, ja... Zostaw, mówię! Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił. Nie słyszałeś? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut, tyle że duży i z ogonem, jak u jaszczurki. Ja słyszę, że nasz burek w lesie ujada. Pięknie zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży. W brzuchu ma dziurę. I jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? Spokojnie, spokojnie. Bywaj, mały. Tak pięknych okolicznościach. Ślady stają się nieregularne. Otwór się słaniał. Pewnie był ranny. Cały pysk ma we krwi. Nie poddał się bez walki. Krew. Krew potwora.
Tropy prowadzą do jaskini. Kuroliszek. Dźwięk dochodzi z góry. Petarda powinna go wykuć. Leciał na zewnątrz innym wyjściem. Trzeba go dopaść, zanim ucieknie. Tam jest. Już mi się nie wymknie. Witaj. No? Nie musicie się już martwić skrzekaczem. Dziękuję, mistrzu Wiedźminie. Proszę, wasza nagroda. Niewiele, ale jak mówią, ziarko do ziarka. Zachowaj te pieniądze. Wziąłeś sierotę pod dach. Złoto przyda ci się bardziej niż mi. A mówią, że Wiedźmin nie człek, że uczuć nie zna. Dziękuję z całego serca.
Dobrze, żeś się opadł. Dalej. Pokaż, co umiesz. To gniazdo guli, trzeba je zniszczyć.
kupujecie czy oglądacie? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Jedź, płotka. Jedź, płotka.